Adamowi Bajorkowi, wcześniej wspomniany rower Nagroda Główna. Tak jak mówiliśmy, radny powiatu tarnowskiego pan Paweł Smolin ufundował coś, dużo nagrody i szereg mniejszych, również ciekawych i cennych nagród. O tym coś powiemy no za chwilę. Strażnicy z Galerii Mrogłowskich ufundowali DVD, wcześniej wspomniane. Wśród ofiarodawców mamy również grupę Azotu Tarnów, panią Ewę Aloksę, zestaw paluszków, inne nagrody, tutaj szkła gospodarczego pana Tadeusza Wrześniaka, Isaka Fryzjerski, Basia Dwojniszów, pani Basia Trytek. Proszę państwa, to nie są wszyscy ofiarodawcy, my będziemy do nich jeszcze wracać, będziemy im dziękować w trakcie całej naszej imprezy. A teraz dostaliśmy informację? Tak, informacja z ostatniej chwili, helikopter już wylądował. Są z nami gwiazdy pokazu mody. Prawdopodobnie są to najpiękniejsze łoponianki i najsilniejsi łoponianie. I nie tylko, tak więc pokaz mody z czołów ludowych. Łopon 2012 już za chwilę się rozpocznie. Proszę państwa, nasz pokaz mody można by nazwać Folk Fashion Show. Zresztą pod taką też nazwą odbywał się w 2011 roku pokaz mody w Warszawie. Jest to nie tylko próba spojrzenia na strój ludowy, niczym na ponadczasowe dzieło sztuki krawieckiej, ale również zachęta, by wprowadzić w nasze współczesne kreacje elementy strojów ludowych. Naszym celem jest zabawa, o tym państwo pamiętajcie, oraz wskazanie niezgłębionej kopalni wiedzy i inspiracji, jaką jest moda ludowa. Modelki i modele, których zobaczymy na wybiegu, będą mieć na sobie unikalne i odtworzone z wielką precyzją stroje z różnych zakątków Polski. Od Rzeszowa po Kaszuby. Wszystkie te stroje pochodzą ze zbiorów Mościckiej Fundacji Kultury. Dokładniej zostały zapożyczone od wspaniałego zespołu pieśni i tańca Świerczkowiacy. Przy tej okazji wielkie podziękowania dla pana Stanisława Bączka. Pan Stanisław Bączek, który zaangażował się w tę akcję, to dzięki niemu jest ten pokaz, mamy te stroje, takie piękne stroje są w Łoponiu. Dziękujemy. Ogromne brawa dla pana Stanisława. Jeśli pan Stanisław jest tutaj z nami, prosimy, żeby nam pomachał. O, brawo, jest proszę państwa, Stanisław. Jest. Pomachał. Panu teraz dziękujemy w tym momencie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pokaz mody będzie na pewno wielkim wydarzeniem i ogromnym sukcesem. Jesteśmy o tym przekonani. Modelki już są, więc coś czuję, że chyba możemy zacząć. Prosimy tutaj dzieci o opuszczenie placu, opuszczenie przejścia. Jako pierwszych modeli prosimy zrobić miejsce dla modeli, pierwsi modele. To Julia i Karol, którzy prezentują stroje krakowskie. Duże brawa dla dzieciaków, brawa. Mają razem po 6 lat, karierę zaczynają już teraz. Brawo, brawo, pięknie. Julia i Karol. Następną parą jest Jasia i pan Daniel. To szlachta, szlachta. Proszę państwa, brawa dla szlachty i młody dla szlachty. Co prawda nie ma koni, ale jest szlachta. To też wielkie wydarzenia. Pani Jasia i pan Daniel. Szlachta łopońska. Bardzo pięknie się państwo prezentują. Zapraszamy na scenę. Zostańcie państwo z nami. Proszę państwa, już widzę piękne krakowskie barwy.
to nie tylko węgiel, to nie tylko kopalnie. Śląsk to również fantastyczne stroje ludowe. Paulina i Paweł, stołek śląski. Jak widać, jest tam i publiczność ze Śląska. Witają mnie swoich rodaków, swoich krajanów. Paulina i Paweł, Śląsk. Ola wygląda prześlicznie, Ola wygląda prześlicznie, co w niej pomarańczowy w publicy. Przemek, naprawdę ci zazdroszczę. Zazdroszczę. Wciąż jesteśmy na Śląsku, wciąż Śląsk, tym razem Paulina i Paweł, zapraszamy do nas. Zapraszamy do nas na scenę. Paulina, Paweł. Piękne spodnie, zwłaszcza u Pawła. Niesamowicie modny kolor, nawet nie dzisiejszy. Brawo, brawo. Prezentowali nie tylko stroje, ale umiejętności taneczne. Teraz nowy sąd. Stroje są leckie, nowy sąd, stary sąd. To Ewelina i Łukasz. Spodnie Łukasza, moje sądeckie, bardzo śmieciskie.